Witajcie moi mili, to ja Onkel Jork na naszej farmie. Dzisiaj po kłopotach na zapisie multiplayer chyba może być widoczną żółtą rameczkę, bo jest na przechwytywaniu ekranu, nie gry. Po kłopotach z próbą jakiegokolwiek zadziałania, bo na serwerze dedykowanym mam wersja farminga 1.8.2.0, a na Steamie mam wersja farminga 1.8.1.0. I niestety, ale wchodząc na grę wieloosobową, nie widać mojego dedyka. I musiałem się save'a ściągnąć i odpalił, że go jako gra wieloosobową na lokalnym zapisie. Co stratą nie będzie, bo już jest nowa wersja mapy. Więc ja muszę obejrzeć, bo nie obejrzał, że jeszcze odcinka z tym, jak jest, jak są opcje zamontowania tego, bo w nowej wersji mapy to jest chyba 2.4. Nie chciałbym was teraz ocyganić. Jest już angielsko tłumaczenie nazw produktów, fabryk i wszystkiego, także jest to już jako mapa ogólnodostępną. Produkcje są od tej chwili już jako grywalne na ogólnym multiplayerze czy na innych mapach do wykorzystywania jako produkcje czy tak dalej na innych mapach, więc jest to już potłumaczone. I nie wiem, jak to będzie wyglądać, czy wystarczy zmiana po prostu samego pliku mapy, czy trzeba będzie jeszcze jakieś dodatkowe rzeczy robić. Muszę się to najpierw obejrzeć, jak on to jest wytłumaczone i zamienić to, więc nawet, że to jest zgrane w tej chwili już na lokalny, na mój komputer ten save, który żech ostatnio zostawił na dedyku. To mi to pasuje, bo to muszę, najprawdopodobniej będę musiał zrobić teraz, o, jak to jest uruchomione na multi, zapisać to, wstawić odpowiedni pliczek do save game'a, uruchomić tego save game'a, sprawdzić, czy się, oczywiście też na multi, jako stwórz grę, sprawdzić, czy się coś nie wypieprzyło, pograć 10-15 minut, posprawdzać wszystko, zapisać i wtedy go mogę skompresować i wrzucić na dedyka, ale przypuszczam, że to będzie dopiero możliwe w momencie, jak wyjdzie dodatek Platinum, bo z tym dodatkiem prawdopodobnie ma wyjść patch 1.8.2. Możecie się to sprawdzić, ci co nie mają preordera do Platinum, że macie wersja gry na dzień dzisiejszy, na niedziela, bo nie wiem, czy to w niedzielę, czy w poniedziałek, ale to być, bo jest spóźniony odcinek z soboty, sorki, nie było, nie się nagrałek, ale OBS mnie zrobił w baluna, bo mi wyłączył dostęp do słuchawek i ponad godzina, żech się nagodał i nie wyszło z tego nic, bo niestety, ale głosu nie było. I to także, jak już będzie, będę miał na Steamie wersja gry 1.8.2, wtedy przerzucą tego save'a, jak będzie grywalny, przerzucą go na dedyka i lecimy zaś dalej na dedyku. A na chwilę obecną, na dzień dzisiejszy, niestety, ale musi być zapis na multiplayer, na stwórz grę, bo jak wiadomo są tu dwa gospodarstwa jeszcze dodatkowe i miałbym w tej chwili prawie 3 miliony na koncie, bo tam jest 2,5 miliona plus moje 270, czyli by było 2500, 2776 i te drobne na koncie, a to niestety już by się nie dało odwrócić, więc trzeba by było kombinować. To mi się nie chce. Dlatego jest na multi uruchomione
i będziemy lecieć dalej. Pole 9, pole 10, pole 35 jest kupione, pole 35, jak skończył właśnie na odcinku, jak Zech to robił. Nie wiem, co to ma znaczyć. Zamiast dodatkowy młot, ja go muszę na dedykę wprowadzić. Ten wzrostowy, jak widzicie, tu jest jeden ze czterech. To są cztery wzrosty. Tu jest doskonały. Spodziewany plon jest 80%, bo nie ma pełnego nawiezienia. Tu jeszcze trzeba będzie zrobić drugie nawiezienie, ale to za jakiś miesiąc. Wymaga wałowania, to będziemy robić zaraz. Pojedziemy po ten, gdzie sprzęt tu jeszcze cały stoi. Jak się wejdzie na trawa, spodziewany plon 99, potencjalny 100. I tu jest niby 3 ze 3. Trawa jest niby gotowa do zbioru, ale ja z tym jeszcze poczekam do drugiego dnia kwietnia, bo tu na tym. To my są na dziesiątce, na dziewiątce i na 60 będzie siane. Sprawdźmy się zaraz, co ja mam w planie. Kukurydza, będzie soja i będzie sorgo siane. Mamy zasiany owies, słonecznik jest zasiany, ziemniaków nie będzie, buraki są zasiane. Trzciny nie będzie, winogrona są zrobione, oliwki nie będzie więcej. Lucerna jest. Karotyn z 35 były zebrane i pojechały. Cwibel nie będzie. Hopfen. Jak my wyglądamy? Ile jest w ogóle hopfen w tym? 67 ton. To jest trochę mało, nawet jak na produkcję, więc przypuszczam, że trzeba by było zarobić jeszcze na jedno pole jakieś, żeby jeszcze chmiel posiać. Dobra, idziemy do mojego 1050. Odwieźć. A trzeba uważać przy wsiadaniu i wysiadaniu, bo po prostu na tym, na joysticku mam, że przesunie mi traktor, bo to jest siłacz działał na joysticku. Tu jest reszta sprzętu jeszcze, także wszystko tu jest takie poustawiane. Zaczniemy, chociaż ja to muszę wszystko pościągać na gospodarka. Ja to by da potrzebowało do złożenia przecież tej trawy. Gdzie choroba? Jeszcze się zastanawiam nad tym, żeby tu przy krowach postawić też jedna wiata taką na bale, bo trzeba będzie po prostu pozwozić to. Przejedziemy się tu przez drugą gospodarkę. O, tu stoi pług już. Ja tak myślę, tu to tak będzie trochę ten, ale jakby mi się taką wiata na bale. Zmieściła tu. Może być ciasno. Bo tu jest dojazd, wszystko, ale sprawdźmy, jak to będzie wyglądać. Tak, budowa. Kajona teraz jest. Budynki, silosy. Aha, bo jest albo taką, albo taką. My mamy na głównym gospodarstwie taką. Ona by musiała w ta stronę stać.
Żeby ją tu postawić, to jest zakryty cały ten toni. Tu ją dać będzie na tym. Tu bym ją postawił. No bym ją musiał wyrównać tu do drugi. Tak. I tu by ją ciachnąć. 14 milionów litrów. Dobra. A tam o więcej, bo tam o 15 milionów. Albo taką postawić o 15 milionów. To jest milion więcej. Czyli mamy tak, 2 miliony litrów jest na trawa, siano i siano z lucerny, 3 miliony litrów jest na silage, czyli na kiszonka i 4 miliony litrów na straw, czyli na słoma. Słomy będę miał cholernie dużo. Kiszonka, jakby ta robił jakiś ten, to mi się przydał. No ale to jest 120 tysięcy i to już jest na nim. Także na dzień dzisiejszy, na chwilę obecną, to nie wchodzi w rachubę, ale jak przyjdzie, to przyjdzie tam. Bo tu nie ma miejsca na takie cosik. Dobra, jedziemy na główną gospodarkę. A krowom tam też na razie nie chcę nic stawiać przed tym. Jakby tam coś było. Co tu wyglądał? Jeden z trzy, trawa rośnie. Dobra. No i muszę E wchodzić. I wtedy mi nie rzucą traktorem, bo na padzie ten są przycisk, co do wsiadania jest do rzucania. Bo jeszcze wyszło tu z tej strony, ale to jest wszystko krowy zasłonięte. Na razie jest tam miejsce do wykorzystania, więc będę tam wykorzystywał, bo tu jeszcze może będzie na co innego wykorzystane. I to lecimy tam z tym. Tu jeszcze zobaczymy, jakieś pole się dokupi, tam jeszcze trzeba będzie z dzień, dwa poczekać i puścić jeszcze roznawożenie na tamtych łąkach. Wszędzie kaj jest, nie jest na zielono, no na pomarańczowo, to trzeba będzie jeszcze raz zrobić nawiezienie. Niech tam jeszcze dowiezie, co mógł dowieźć. Ale najpierw zrobimy wałowanie na tym polu zasianym. W tym celu musimy zjechać na gospodarkę z agregatem, zapiąć wały, zajechać tam z powrotem i powałować to. I będzie.
że na chwilę obecną lecimy zamienić narzędzia uprawowe, skończyć tam pole 35, żeby tam już było do perfekcji doprowadzone. A się do perfekcji, tam jeszcze pójdzie nawożenie, ale żeby tam było zrobione, że zaraz obejrza, jak tutaj trawa wyglądał, ale ta też by wyglądała niby gotową do zbioru, czyli by musiało być 3x3. Ale tak jak go do drugiego dnia kwietnia poczekam, potem by na to zbierał. No, wyłaś. O! Hisashi w 19 grał. 150 na 50, azent doskonale, PHS doskonale, gotowe do zbioru, 3x3. Forage. Nie wiem, co to z angielskiego znaczy. Nie wiem, co mi tu tak laguje. Ktoś przed nagraniem próbował chodzić i tak dalej. Wygląda na to, że te wiaty, więc ja będę musiał po prostu popróbować, pousuwać. Mam zaś nowszy ten. Nowszego save'a ściągniętego, więc pójdzie cośkolwiek pokombinować. Którą maszyna tu będzie lagować, albo którą wiata. Bały stoją tam gdzieś dalej. Teraz je bierzemy i lecimy na pole 35, zrobić pole 35 i będzie. Stoją chyba wały do... Tak, tu stoją do trawy wały. Tu są wały do zasiewu, po zasiewie. Zaczepione. Wałki. Lecimy. Aha, bo lucerną zasięgną tam koło 18.
Nawet z 18 ten kawałeczek pójdzie na kiszonka też. I tu najwyżej zrobię kiszonka, a tam 9, 10 zrobię nasiano. To już trzeba będzie ta wiata, ale właśnie piąty dzień marca albo pierwszy dzień kwietnia zrobimy sprzedaż produktów, więc pieniądze przybydzie. Zrobimy się razy 5 prędkość, bo nie ma wiele roboty, więc może iść prędkość razy 5 w dzień, w nocy lecę razy 30. Bo niby revamp nie wymagał, znaczy nie domagał, to chyba kto w ostatnim odcinku gadał, albo w tym czasie nie nagrał. Znaczy nagrał, ale bez głosu. I to. Jak jest możliwość, polecemy się czasem razy 5. W nocy polecemy, w noc będziemy przeskakiwać czasem razy 30. A jak będzie więcej roboty, to czas razy 1. Na chwilę obecną nie ma aż tyle pól jeszcze, więc możemy się troszeczkę pozwolić na przyspieszenie czasu, żeby jednak pogonić trochę ten czas przerobowy nasz. Naprawdę siedzimy w czarnej D. Więc czas tego punktu martwego wyjść w końcu na prostą. Ups, wyrobił się, dobra. No i tak myślę, że w tym tygodniu wpadnie jakiś bonusik. I w przyszłym chyba też. Czekajcie, no bo Iosa chyba wybierał. A czy tu zaś jest ta ziemia? Nie, nie ma tutaj ziemi. Ani czeznoci z tych liści. Chociaż nie, trochę tutaj ziemi zostało, no. Towar teraz potrzebny. W nowej wersji, bo jest potrzebny do szklarni, jak się nie mylę. Także następny odcinek już będzie przy okazji też taką prezentacja, bo są dwa sady, morele i rozkwinie. Tak. I brzoskwinie są dołożone. I jest szklarnia z obsługą większej ilości produkcji. No, teraz tak, tego trzeba usunąć, bo ten mi jest na pewno niepotrzebny. To trzeba skasować. Pojedziemy sami na GPS-ie. Ctrl S, tu są włączone do... Dobra. W punkt A ustaw kierunek. Tu automatyczna
wstecz. O. Nie w ta strona, w ta strona. Trzeba przesunąć linię. Zajeżdżamy. Tak. I mamy GPS-a załączonego i możemy lecieć z wałowaniem owsa, żeby nam dobrze rosło. Ja wiem, wy sam widzicie, że mi wyskoczyło powiadomienie i już mnie przerzuciło, ale już jestem. Bo tak jak go dom nagrywam w trybie okna, więc każda jedna reakcja na jakiekolwiek powiadomienie czy coś, cokolwiek jak mi przyjdzie z YouTube'a, będzie skutkowała tym, że będziecie widzieć OBS-a. Bo ten jest na oknie. Więc ja muszę po prostu albo to ignorować. No dobrze idzie. Aha, to jest tych drutów cień. Albo nie wiem co. W każdym razie jest to chwilowy problem, bo mam zamiar nagrać jeden, dwa odcinki z innej gry, a nie wchodziło mi w OBS-ie jako, żeby to ustawić jako nagrywanie gry. Musiałem wejść na nagrywanie okna i automatycznie, ustawiając OBS-a na nagrywanie okna, niestety, ale nagrywa wszystko w trybie okna i nie chcę wejść na tryb gry. Nie wykrywał jako gry FSA 22, chociaż jest ustawiony jako gra. Dobra, lecimy się tu poprzeczka. Na drugą stronę. Przemachlikować to. Żawałujemy. Sami nie na... Na kursplayu tak lecimy z tym osobiście. Ale go wepchnął daleko. Dobra, teraz trzeba linię przesunąć, bo pojedzie w tym następny jasny Kornhub. Teraz będzie skakiwał z TX2022 Series. Nie. Dobra, poprawić czat na róg jeszcze.
zasłonił tę wiadomość, nie? Już nie zasłania. Mnie też wkurza. Wkurzała. Teraz jej nie ma, więc jest spokój. Tym razem mi to musicie wybaczyć. Może następny odcinek będzie też tak samo pokopany. Ale potem to przechwytywanie okna, przechwytywanie pulpitu usunę, bo u mnie to się nie sprawdzą. Bo tak jak go dom jeden, góra dwa odcinki z większej gry, a nie idzie ją jako gra ustawić, bo ustawił, że ją jako przechwytywanie gry przechwyciło i wyłączyło gra. I wywaliło gra, i wywaliło. I w końcu doszliśmy do wniosku z Markiem, że no ustawimy to jako przechwytywanie okna. No, że w tym wypadku widać wszystko. No. Ani mu ustawionego przycisku do pauzy. Żebym miał ustawiony przycisk do pauzy, to spauzuję. Wyłączam powiadomienie i puszczę gra dalej. I chyba trzeba będzie ustawić przycisk do pauzy. Dobra. Nie chcę tego roga mi załapać jakimś dziwnym trafem. To nie, no. Lecimy na zewnętrznym uwrocie tu z przodu. Wskakujemy tam i robimy góra dół. I będzie pole zrobione i tak myślę, że na tym zakończymy dzisiejszy, bo najważniejszy. Nowa wersja mapy jest, ja też muszę na tym po... Najpierw to muszę ściągnąć. Muszę nad tym posiedzieć, popracować, jak to zrobić. Żeby to działało i żeby save'a nie stracić. Obejrzeć w międzyczasie filmik, wysłuchać go. Czy ten, czy następny, bo na pewno jest... Widziałem filmik z... No... prezentacji mapy i produkcji. Ja no nie wiem, czy w tym filmiku jest zawarte też to, omówienie, jak to zrobić, żeby mieć po angielsku nazwy i nie mieć problemu ze save'em. To jeszcze też musi być rozwiązane. Chyba, że idzie po prostu zamienić sama mapa i to już rozwiązuje ta sytuacja. Nie wiem, nie powiem. Metodą prób i błędów trzeba do tego dojść, albo wysłuchać jego filmika, obejrzeć, co on teraz po oryginal, po oficjalnym premierze, co on gadał, bo właśnie w tej chwili ma być to wiadome. Czemu ja nie mam
autodrive'a i no samego courseplay'a. Jak się uruchamiało autodrive'a? Jak to było autodrive? Może pod F1 mi coś powiem? Ctrl Alt Keypad 0, Alt Keypad 0. Tu jest autodrive. A ja go mam zawsze tu. To się przełożymy tu. Prosty kliknij lewym przyciskiem tylko mysz, zaznacz pierwszy punkt. Ctrl utwórz węzeł. Lewy Alt skasuj węzeł, lewy Shift oznacz punkt jako doradca boczny. Klikanie na drugim punkcie, utwórz połączenie. Prawy Shift, utwórz drogę cofania. Pierwszy punkt to skrzyżowanie, drugi to punkt sąsiedni, lewy kontrol, stop, bo ja to muszę. Zamień typ segmentu, normalny, podwójny. Lewy shift, zamień na drogę boczną. Jak ja to mam wyłączyć, te opisy? Aha, to to jest. Ile jest opisane, jak, jakie punkty robić? Ja muszę nad tym popracować. Autodrive pięknie opisany, no oczywiście ja zaś nic o tym nie wiem i męczam się i narzekam, że to nie działa. A wszystko popisane, no trzeba czytać. Czytać, czytać i jeszcze raz czytać. Dobra, lecimy dalej z czym? No, z wałowaniem pola. Powałujemy pole. Jak skończymy wałować, to ja go wyślę na gospodarka. On tam ma wały do odstawienia, w sumie mogę mu tu wpisać po ten wiaty. Wałpno na gospodarka, bo to będzie bliżej. Siewnik też na wiaty. A nawóz zostanie tu stać. No i tak jak go to drugi dzień kwietnia. Trzeba się będzie wziąć za kiszonki, sianokosy i tym podobne wszystkie rzeczy. Bo to będzie potrzebne do zrobienia, żeby zrobić następne zasiewy. O pola będą przechodzić metamorfoza z zielonych na czarne.
Także narobimy siana, kiszonki. I będziemy. Na razie łąki przerobiać na pola te trzy. No tam mamy 18 koło tego, koło tartaku tam jest trawa 25, tam jest trawa, w razie czego idzie tu 27, 28 chyba to są pola. Aha, ja 28 jest tu, to jest 26, to jest pole. Tu jest 20. No 28, 27, to jest takie bardzo nierówne pola, więc znaczy 28 jest malutkie między tym, to na pewno zostanie jako łąka. 27 to jest takie nietuzinkowy, czyli też zostanie jako łąka. Oczywiście 31 to jest ogrodzony, więc o ile go kupia, chociaż tam niby ma przyjść centralny lager kiedyś, więc to zaś będzie na ten lager przeznaczone. Będzie zrobiony tak samo jakby w 19, żeby on pasował tam w to pole wkomponowany. Co tam na pewno nie będzie, ale 30 to też jest takie małe, więc tam to jak mi trzeba będzie łąk, to tam też i się wykupi. No, także na 9-10 już nie będzie misji. To już jest teraz tyle menu, ale 41, 40 i na górze tam jest 48 chyba, to jest łąka, także trochę misji tam będzie. Właśnie misje. Trwa zapisywanie zawartości, nie wyłączaj komputera, dobra, zapisz. Czy są już jakieś misje? Nie ma. Lawenda. RD, sorgo i rodzynki. Wiele chce rodzynków. O, 45 tysięcy litrów. A to tyle rodzynków nie mam. Jak są w ogóle moje rodzynki? Tu. 2700. Nie masz jak taki bogaty, żeby i 45 tysięcy litrów zawiesił. W tym roku będą większe zbiory winogron, bo jest dużo więcej posadzone. O. Oliwek więcej nie będzie. Oliwek będzie to samo. Ale winogron będzie więcej. Z tym, że nie wiem, czy tych fabryk nie przyniesa i tam nie zrobią miejsce na jeden sad jeszcze. Bo to tam jest w sumie wykupione i tak, i to jest pod sad przygotowane miejsce jeden. I braknie mi miejsca na jeden sad, ale tego Kaś tam umieszcza. Spożyjemy, zobaczymy. Już się prostują wałki. Jeszcze są chyba dwa przejazdy. I będziemy kończyć nagrywanie. Także chwila, moment, jeszcze z 5 minut. Góra 10,
I to na dzisiaj styknie. Oczywiście graniu, i tak jak Grzech powiedział, no jest nowa wersja i mapy, i produkcji. Nie trzeba pobierać trzeciej paczki, czyli paczki modyfikacji, tej, znaczy te wiaty tamto. Tego nie trzeba pobierać, bo jest zachowane wszystko tak, jak to było. I to... No i z mapą, tak jak godą, trzeba uważać, bo nie może nie być wystarczające same po prostu przełożenie mapy. Może jakiś krótki 5-10-minutowy odcinek jeszcze wrzuca w tygodniu. Jak to zrobię, czy to się tak dał, czy to się tak nie dał, czy trzeba po prostu coś więcej zrobić. Żebyście też wiedzieli, tak szczerze powiedziawszy, jak ja mam teraz nagrywanie ekranu, to mogę równie dobrze nagrać też, jak to zrobić. Krótki odcinek. No, że wtedy będę musiał chyba OBS-a wstawić, zminimalizować i zostawić się rozłożone, no, to co będę potrzebował na ekranie, i wtedy dopiero odpaulić i nagrać, jak to zrobić, żeby to było dobrze. I chyba to tak zrobię też przy okazji. Jak mi się uda moje ogarnąć, żeby to pokazać, jak to zrobić, żeby to było też ogarnięte, i będzie. No, link oczywiście, ten kto pobierał to Mał na pewno już zapisany do strony FED. Tam wiadomo, wchodzi się na NF22. Pobierał się odpowiednie pliki, co trzeba. Montuje się do Games w dokumentach i się grał. No i mamy ostatni przejazd, także jeszcze złożymy, wyjedziemy, temu panu podziękujemy za współpracę, i on się już pojedzie na gospodarka. A my będziemy kończyć dzisiejszy odcinek taki trochę z prac polowych, trochę informacji na temat gry i na temat problemów, jakie mnie spotkały. Więc no, nie pozostaje nic innego, jak zaśpiewać się Przeżyj to sam i jechać dalej. Nie będzie dzisiaj za długi odcinek, no bo nie ma co robić, bo tak jak go to marzec jeszcze, zaś muszę teraz te 3 dni przewinąć w międzyczasie, jeszcze poczekać do 3 marca, spróbować jeszcze nawieźć te łąki roz, czy się to tam poprawi. No, tak. O. Dobra, to już mogę wyłączyć. O, za blisko jada tam. Pojazda z kabiny czasami... Czasami też może być, nie?
Ma się co byczek męczyć z takim wałkiem, wałeczkiem. Dwanaście na godzinę. Skumi na dym. 1200 obrotów plus minus. Tak, tego poskładamy. W międzyczasie tu mu zamienimy na wiaty. Wiaty. I on zaraz pojedzie tam. 9.42 też możemy puścić na wiaty. Ten co tam stoi, który jedź się, którą stroną chcesz. A, to jest klas, to nie 9.42. Klasiorach zapiął do siewnika. Jako to było Alt 0. Siewnik też idzie do wiat. Wiaty. Do widzenia. Aha, tu jest 9.42. I ten może jechać na gospodarka. Bo tu są nasiona. On będzie potrzebny tam. Nie line production. Ty pojedziesz tu, chociaż też do wiatów, ale dobra, to przynajmniej ten też wysiednie. Tak. Zejść. Nie ten przycisk. Nic nie sypie. Też na pewno na Precision Farming nic nie ma, że tu jest coś poprawione azot, no. Więc nie ma sensu nawet jeździć tu. Ja go tam, trzeba po prostu poczekać, albo zebrać to po prostu tak jak to jest, no ile będzie, tyle będzie. Się nie uda więcej nawieźć, to będzie zebrane tak jak to jest. Ewentualnie idzie tu spróbować, czy tu jakieś nawożenie pójdzie. Ups. Aha, czyli są na jakieś miejsca, kaj będzie. Cel ewentualnie osiągany. Sprawdźmy to ino, jak to będzie wyglądać. Ale tu nie ma za bardzo różnicy, więc nie wiem, czy to ma sens spuszczać. Dobra, na razie go zostawimy. 9.42 dotarł. Ja go też w kwietniu chyba pójdzie mu im tu puścić zaś nawożenie.
To niech on się tu stoi. A my, tak jak żeby godał, ja by dokończył na dzisiaj nagrywanie. To jest jeszcze starą mapę, jeszcze muszę pobrać nową mapę, nowe produkcje, obejrzeć co jest grane i jak to wszystko wygląda. I wtedy dopiero będziemy dalej kombinować, także następny odcinek już będzie na nowej wersji mapy i produkcji pokaże co jest. A kto chce wiedzieć wcześniej, no to z tego co pamiętam, to dzisiaj rano wpadł odcinek z prezentacji mapy, a prezentacja ogólnie była w czwartek na streamie na Twitchu, których go ja nie oglądał i który nigdy nie oglądał. Zawsze to oglądam w odcinkach, co tam potem mi pasuje do oglądania, bo 5 godzin streama oglądać, to mi to jest troszeczkę dużo. Dobra, moi mili, dzięki wam serdeczne za subskrybowanie, lajkowanie, oglądanie i trzymajcie się. Do następnego. Cześć.